kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 10. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Drogie dzieci, kiedy Boże Dzieciątko miało 8 dni, Matka Boża i Święty Józef nadali mu imię. Nie musieli zastanawiać się, jak je nazwać, ponieważ przed jego narodzeniem anioł Gabriel powiedział Maryi: nadacie mu imię Jezus. Jak święte jest imię Jezus. Wszyscy aniołowie w niebie, jak również diabły w piekle, korzą się za każdym razem, gdy słyszą imię Syna Bożego. Uniżają się tak, ponieważ Pan Jezus jest Bogiem. Imię Jezus oznacza Zbawiciel, ponieważ Bóg Ojciec zesłał Pana Jezusa na ziemię, aby wybawić nas od grzechów. Kiedy Pan Jezus miał 40 dni, Maryja i Józef zabrali go do świątyni jerozolimskiej. Świątynia była wielkim domem Pana Boga, gdzie wszyscy chodzili się modlić. Najświętsza Maryja Panna chciała ofiarować Bogu dar, a dar ten był najpiękniejszy, jaki tylko mogła mu złożyć. Był to sam Pan Jezus. Maryja ofiarowała Pana Jezusa Panu Bogu. Jakże szczęśliwy był dobry Bóg z tego daru. W świątyni Matka Boża dziękowała Panu Bogu, że wybrał ją, aby stała się matką Jego Syna. Jak bardzo musiała być szczęśliwa, jej dzieckiem był sam Syn Boga, druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Pewien stary i święty człowiek, który nazywał się Symeon, modlił się tego dnia w świątyni. Pan Bóg obiecał mu, że Zbawiciel przybędzie wkrótce na ziemię i że zobaczy go, zanim umrze. Kiedy starzec Symeon zobaczył Najświętszą Maryję Pannę, niosącą Dzieciątko Jezus w swoich ramionach, wiedział od razu, że Jezus jest Synem Boga. Symeon zbliżył się do Maryi, a ona pozwoliła mu wziąć na ręce Pana Jezusa. Jak bardzo jestem szczęśliwy, że widzę Pana Jezusa, powiedział Symeon. Teraz starzec Symeon jest gotowy, aby umrzeć, ponieważ ujrzał Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, którego trzymał w ramionach. Pytania. Czy jedna z osób Trójcy Przenajświętszej stała się człowiekiem? Tak. Druga osoba Trójcy Przenajświętszej, Syn Boży, stał się człowiekiem. Co oznacza imię Jezus? Imię Jezus oznacza Zbawiciel. Musisz stać się świętym. Był sobie mały chłopiec, który miał na imię Maksymilian. Jego mamusia bardzo go kochała i troskliwie się nim opiekowała. Mówiła mu, a on często za nią powtarzał: Maksymilianie, musisz stać się świętym. Maksymilian zapytał: Mamusiu, a kto to jest w ogóle ten święty? Drogie dziecko, święci są przyjaciółmi Pana Boga. Kiedy żyli na ziemi, bardzo kochali Pana Boga i byli Mu posłuszni. Teraz razem z Nim są w niebie. Maksymilian słuchał uważnie swojej mamusi, a ona opowiadała mu piękne historie o świętych. Opowiadała mu o Najświętszej Maryi Pannie i o Świętym Józefie, którzy teraz są w niebie. Powiedziała mu, że święci nauczą nas, co trzeba robić, by pójść do nieba, jeśli tylko ich o to poprosimy. Mały Maksymilian popatrzył na swoją mamusię i powiedział jej: Mamusiu,
Chcę stać się świętym. Chcę kochać Pana Boga i Matkę Najświętszą z całego serca. Maksymilian próbował każdego dnia sprawić przyjemność Panu Bogu i Maryi, aby stać się świętym. Wiedział, że sprawia tym wielką radość Panu Bogu. Wiedział, że wielu małych chłopców i dziewczynek jest już świętymi w niebie. I wiecie, Maksymilian stał się wielkim świętym. Wy także możecie stać się świętymi. Tak, dobry Bóg chce, abyście się stali świętymi. On chce, abyście pewnego dnia byli szczęśliwi w niebie razem z Nim i wszystkimi świętymi. Powtórzenie wiadomości z poprzednich kateches. Sprawdź, czy pamiętasz, jak robić znak krzyża. Czy znasz modlitwę do anioła stróża? Czy potrafisz odmówić Zdrowaś Mario? Doskonale. Jeśli masz jeszcze z tym trudności, wróć do poprzednich kateches. Pytania do katechezy 10. Kiedy Dzieciątko Jezus otrzymało swoje imię? Kto powiedział Maryi, jakie imię powinna nadać swojemu dziecku? Co robią anioły i demony za każdym razem, kiedy tylko słyszą imię Jezus? Dlaczego one to robią? Dokąd Maryja i Józef zabrali Pana Jezusa, kiedy miał 40 dni? Jaki dar złożyła Panu Bogu Najświętsza Maryja Panna? Czy dziecko Najświętszej Maryi Panny jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej? Kim był Symeon? Co obiecał mu Pan Bóg? Co zrobiła Matka Boża, kiedy starzec Symeon podszedł do niej? Czy starzec Symeon był gotów, aby umrzeć? Dlaczego? Gdzie możemy odwiedzić Pana Jezusa? I jeszcze kilka pytań z poprzednich lekcji. Czy Pan Bóg wie wszystko? Jak nazywa się grzech, który popełnili Adam i Ewa? Dlaczego Pan Bóg was stworzył? Kto nigdy nie miał grzechu pierworodnego? Kiedy narodził się Pan Jezus? Doskonale. Jezus to najświętsze imię, jakie istnieje. Zadanie. Czy potrafisz już pisać? Spróbuj dzisiaj napisać imię Jezus.